Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Days Gone, ekskluzywnej grze na PS4. Mamy się spotkać u doktora Jimeneza, chyba z nim. Zobaczymy, ale bardzo niekorzystnie brzmi tytuł misji. To moja wina. I nie wiem, czy chodzi o to, że coś się Sarze stało, czy coś Sara wypaplała, przepraszam, odnośnie tego tutaj, co się wydarzyło w tej placówce tutaj. Czy coś jeszcze? No i tutaj mnie to bardzo ciekawi. Tak tylko sprawdzę. Jedź do wieży radiowej na Applegate Peak. Może, znaczy z buzzerem. Myślę, że to jak jest buzzer pokazany, to będziemy z buzzerem pewnie coś tam rozmawiać. To za to się zabiorę, nie wiem. Teraz jest piątek, 5 lipca, gdy to nagrywam. Tak więc co? Chyba 7 w niedzielę to opierdzielę tutaj te wszystkie strefy lęgowe. Tutaj też bym mógł wjechać. O, nawet jakieś bazę łupieżców zdobyć, żeby tutaj to odkryć. Tu, tak, tutaj da radę jeszcze dalej. Tam same góry są pewnie. Ale tutaj jest jakiś teren do zdobycia. Myślę, że przez tutaj jest, przez to miejsce jest przejazd. Ewentualnie cyk, cyk, cyk. I tutaj też coś jest. Ale to pewnie na późniejsze etapy gry. Oby się starze nic nie stało. Idź, idź. Hej, co się dzieje? Kapitanie? Zabito doktora Jimeneza. Co? Ten sukinsyn. Jezu Chryste. Poszerzył mu uśmiech noża. Czy Taylor coś widział? Narkotyki zniknęły z obozu. Taylor. To moja wina. Ja przydzieliłem go do lazaretu. Nie, o to mi chodzi. Mówię tylko, że Taylor to śpun. Wiedziałeś? Nieważne. Już nie. Ja pierdolę, jedynego lekarza. Patrzcie, jak się zjebało nagle. Znaczy to tak, musi być tragedia pokazana, że on był nie do zastąpienia. Kidoki. Myślę, że zaraz będziemy mieli. Uuu, jak pięknie. I tutaj cyk. I później szybko podróż cyk. Zajebiście. Tutaj możemy szybką podróż? Nie możemy. Ale tutaj za to możemy. Zajebiście w ogóle też. Spadły mi klapki z oczu. Misja fabularna. Gdzie ona by była? Ja sobie myślałem, że naprawdę coś się Sarze stało. Kapral St. John. Pani sierżant, jak życie? Ujdzie? Tylko wróćcie w jednym kawałku, kapralu, jasne? Di, kapral dowodzący. O Jezu, już bym prawie patrzył. Jak leci? Oj, to by weszło. PDW. No to już jest... Na mistrzostwo świata. Contra Rising. Większe obrażenia. Zasięg ten. Celność też. Szybkostrzelność jest słaba. Moc obalająca jest kurwa konkretna, bym powiedział. Zasięg. Celność jest chujowa. Szybkostrzelność też. Aha, bo to jedna pestka wchodzi. Celność się słaba, ale... Daj spokój, ruszę, mam inne rzeczy na głowie. Nie, nie wezmę go. Nie zaryzykuję. Ale ten jest, kurde no, kuszący mega. Kredyty cię gryzą w kieszeni, czy co? Taniej niż kupić nowy sprzęt, nie? Nie mam racji?
Proszę bardzo. A dzięki tobie stanę się miliarderem, co? Okej. Dobra. Na razie, kapralu. Dick! Hej, stary. Widziałem, jak ostatnio wyjeżdżałeś z Wiedźmą z Wyspy Magów. No i jak poszło? Macie na myśli porucznik Whittaker, sierżancie? Nie, to nie tak. Spoko, luz. To są same trepy, nie? Pierdolimy od rzeczy. Mimo to okaż trochę szacunku. Dick! Kapralu. Na razie, stary. Dobra. Jak już jestem tutaj na wizji, to klepniemy tą misję chyba z Boozerem. Malutko paliwa. Kapitanie Corey, zgłoś się. Kapral St. John do kapitana Corey. Jestem, słucham. Chciałbym ruszyć za Taylorem. Wysłaliśmy już kilka patroli. Pułkownik jest wściekły. No, nie wątpię. Doktorek był w porządku. Kapitan Jimenez był naszym jedynym lekarzem. Proszę posłuchać. Taylor wspominał coś o chacie narciarskiej. Pojadę tam i zobaczę, czy uda mi się go namierzyć. Jakby co, odezwijcie się. Aha, i kapralu, pułkownik chce Taylora żywego. Dobrze. Zrozumiano. Bez odbioru. Panie, kurwa. Jak tu dojechać? Aha, widzę, jest ścieżka. Cyk, 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 cyk. No, aha, nie z tej strony. Pułkowniku, melduję się. Dobrze, kapral. Kapitan Corey właśnie udał się po więźnia. Jutro czeka go uczciwy proces. A o zmroku zawiśnie. Uczciwy proces? Oczywiście. Każdy zasługuje na uczciwy proces i uczciwą egzekucję. Przez powieszenie. Na śmierć. A, tak. Uczciwy proces. No to tak. W każdym razie melduje się, bez odbioru. Mam nadzieję, że jestem wystarczająco wysoko. Boozer, tu Deacon. Odpowiedz. Obóz Lost Lake. Jest tam ktoś? Dick? Dick, to ty? Ledwo cię słyszę, strasznie przerywa. Gdzie ty w ogóle jesteś? Crater Lake, a uwierzysz? Hej, a ja... Dobrze znów cię słyszeć, brachu. Myślałem, że może do nas wracasz? Nie, Boozer, jeszcze nie, to skomplikowane. Słuchaj, bo ja tylko... Znaczy, sprawdzam jak, no wiesz, jak wam się teraz układa. Dobrze, dobrze, Dick, jest dobrze. Nigdy nie zgadniesz, kogo staruszek wyznaczył na szefa ochrony. Zaraz, ciebie? Tak, dokładnie tak. Pewnie pomyślał sobie, że z jedną łapą narobię o połowę mniej kłopotów. Dobra, to jak mówiłem, chciałem tylko sprawdzić, co słychać. No, dobrze było cię usłyszeć, bracie. No, ciebie tak samo. W zasadzie po drodze. Później to jebnie by może. O jak, a co mi to? St. John, zgłoś się. Mam dla ciebie jeszcze jedną robotę. Przyjedź na posterunek Diamond Lake. Zrozumiałem, kapitanie. Bez odbioru. Tu Radio Wolne Oregon.
was wyzwoli. No nie, może innym razem, Cope. Co to tak tutaj debi? Od czego? Zbugowało się coś chyba. Senjo, jesteś tam? Tak, Weaver. Jestem. Mów mi Jim, stary. Słuchaj, nigdy ci nie podziękowałem. Znaczy, za pomoc. Wiesz, ja po prostu wykonuję rozkazy. Nieważne. I tak ci dziękuję. Serio. Doceniam, że ryzykujesz życiem w syfie. Muszę ci powiedzieć, chłopie, że ten napal jest już prawie gotowy. Niedługo przydasz nam się przy testach. Dobra, jasne, Weaver. Jim, będziemy w kontakcie, bez odbioru. Proszę, jebana mucha, no. Ale duży kocia. O kurwa. O ty kurwa. Toż ty szmato. Kurwa, przez głupie zaatakowanie. O, bez spiercia. Dobra. Ale wyjebało ten motocykl. Nie! Właśnie tak. Dobra. Uuu, już szybko. No dobra, Taylor. Co ty tu do diabła robisz? O tutaj. Którędy? Tam jesteś. Słob by się przydał.
Przyda się. To jest zbyt proste, naprawdę. Myślę, że już przez dwójkę przejdzie. Co jest? Wykorzystał to. Ej, gdzie leżysz? A tutaj na szczycie. Chodź. Ale tych traszek jest zajebania. Coś. Sorry, za ciebie się zrobiło tak.
Aha, bo kapceka. Taylor. Dykon, St. John. Jak się miewasz, Taylor? Śpunie. Zjebałem sprawę, stary. Nie chciałem go zabijać, stary. Miało go tam nie być, a ja... Doktor był spoko gościem, wiesz, kurwa, mi pomógł, no. Chodź, wstawaj. Nie. Nie chcę, żeby mnie powiesili. Nie chcę wisieć. Nie chcę. Hej, słuchaj, Taylor. Szarpiesz się, straż w gacie, a wszystkie te zjeby stoją na baczność. Śmieją się z ciebie. Śmieją się. Ja nie chcę wisieć. Nie chcę, żeby mnie powiesić. Proszę. Nie pozwól im. Co jest? Uśpił go, czy co? St. John! O. Tutaj! Przedawkowanie. Cholera. Leciał na zewnątrz. To była nafta na ty, na... Nie obchodzi mnie, co zrobił. Świrusy nie dostaną go. O? Mogę panu powiedzieć, że pułkownik nie będzie zachwycony. Ścieklaki są szybkie i niebezpieczne. Ścieklaki. Co te pułkownik jak zrobił? Przecież taką robotę odpierdzielamy zajebistą. Głupi by był, jakby coś tam zrobił. Kurwa mać, i bez nafty wracamy, no. I jak? Niestety, był już martwy. Przedawkował. Odzyskaliśmy większość narkotyków, nie wszystkie. Zupełnie jakby na świecie nie było wystarczająco dużo zepsucia. Jakby świat nie był już przepełniony bezmyślnymi, bezdusznymi kreaturami. Zabierzcie to do lazaretu. I tym razem wyznaczcie kogoś, kto nie jest cholernym ćpunem. Tak jest.
Kiedy te specjalne malowania można zrobić? Wow. Co my tu mamy? O! Pokaż. Aby to zlecenie. Gniazda. Aha. I obronie słabych. A jak pływamy z czasy tutaj? Ja bym przemówienia je tak wysłuchał. Słońce zachodzi nad wyspą. Zachodzi także nad życiem wielkiego człowieka. Kapitan Arturo Jimenez. Nazywany przez wielu z was doktorkiem. Nie żyje. Zginął u zarania naszego wspaniałego zwycięstwa. Kapitana Jimeneza zabito. Zamordowano. Wydarto mu życie. A jego krew wciąż pokrywa namiot, w którym ciężko pracował, całymi godzinami opiekując się chorymi, rannymi, okaleczonymi. Ogromną tragedią nie jest jednak to, że dobry człowiek niepotrzebnie stracił życie. Choć ogromnie nad tym ubolewam. Ogromną tragedią jest to, że nie da się go zastąpić. Doktor Jimenez był jedynym wykwalifikowanym lekarzem w naszych szeregach. A być może na całym świecie. Spadły mi klapki z oczu. Widzę teraz, jak wielki błąd popełniliśmy. Wypełniliśmy arkę książkami, nasionami i dyskami. Mamy mnóstwo czasopism i podręczników medycznych. Ale kto nauczy nas z nich korzystać? Czasopisma można zastąpić. Książki i encyklopedie też. Doktor Jimenez, nasz jedyny lekarz, był niezastąpiony. Pozwólcie, że pójdę. Rozejść. No, moi drodzy, wszystko w tym odcinku było dosyć, może nie dosyć ciekawie, średnio, nic ze zwyczajnego, ale okej, było jak było. Dziękuję wam za wszystko, cześć.